Cześć, cześć, witajcie, tu Wojtas, tu Wojtas. No i kto oglądał mój poprzedni odcinek, to zauważycie, że no zmieniłem swoje zasady. Nie lubię żadnego tam powtarzania. Skoro gdzieś coś się wplączę, to powinienem iść dalej do przodu. Tylko po prostu, no, to jest tak, jak po długiej przerwie się rozpędzam, chcę jak najszybciej przejść, a jednak nie. Trzeba trochę pokory, trzeba się rozglądać, trzeba się wciągnąć w tą grę. Nie idzie tak przejść po łebkach. No być może można, ale dużo się na tym straci, no, bo dosyć ważny wątek. Zaczęliśmy. Rozszuka dzieci króla Foltesta. O, ale zobaczcie, czy tu Bazi nie leży. Cholera. Rozszuka dojścia do tych dzieci, a znaleźliśmy Brigida. Dziewczyna znajoma Rosza, właściwie jego podwładna w pewnym sensie, podwładna. Prosił ją, żeby prosił. Kazał jej pilnować w ogóle tych dzieciaków. No dzieci, jak wiemy, zostały porwane. Już wiemy, że przez Detmolta, bo to było widać dwa odcinki wstecz. Gra nam to pokazała. No i my po prostu mamy pomóc Brigidzie dojść. Ona chce uciec stąd. Musimy przejrzeć się przez las nad rzekę. Ktoś tam na nią czeka, który mają gdzieś wyekspediować. Ale ma nam udzielić ważnej informacji, gdzie można dzieciaki znaleźć. A rozszuka ich tam w Logmuin, ich szuka i tak na własną rękę. No. No i niestety szedłem do przodu, nie patrzyłem na to, że oczywiście trzeba też Brigidę bronić. Zająłem się swoimi sprawami, swoją walką. No i co? I zabili mi Brigidę, i dlatego postanowiłem jeszcze raz to przejść. Krótko z więźle, no, tak to wygląda, no. Skasuj stan, nie, idziemy tu. Idziemy teraz tu, bo jeszcze raz po prostu to przeszedłem, cofnąłem się i jesteśmy znowu, o właśnie, i znowu będziemy, ale chciałem coś pokazać tutaj, bo było coś właśnie. Muszę wszystko czytać, o, tego nie czytałem. A co dopiero powiedziałem? Wynulę i zapomina białogłowę napasowaną przez uzbrojony drabu, więc więzień stanął w obronie kobiety. Po raz kolejny wplątał się w polityczną awanturę. Niewiasta okazała się opłaconą przez Rosza opiekunką Baziego i Anais. Ponieważ uwikłała się w intrygę, która ją przerosła, musiała uciekać. Obiecała powiedzieć Geraltowi wszystko, co wiedziała o losie dzieci Foltesta, pod warunkiem, że wiedźm odeskortuje ją za bramę miasta do rzeki. No. I być może, czyli mamy to zadanie, i być może też byśmy jakoś skończyli ten odcinek z Foltestem, tam gdzieś byśmy się, o, musimy iść tu, ale dlaczego nie ma, gdzie mamy iść? A jak miałem przedtem, to mi się paliło, znacznik mi się palił tu. Świadek kolonny. Szedł przodem, Brigida za nim. O, tak jest. I teraz już nam się pali, gdzie mamy iść. Czyli jesteśmy na dobrej drodze. Ale tu będą teraz ci bandyci. Ale zaraz, właśnie. My tu mamy jakieś kartacze. Tylko jak się nimi rzucało? Pff, ja już nie pamiętam. Chodźmy. Są, czekają. Widzicie? Sami łucznicy. O Jezu, Brigida ma problemy, widzę. Gdzie ona jest? Nie ma już jej. Nie ma już jej. Cholera jasna. O co tu chodzi? O co tu chodzi? Gdzie ona mi znika? Gdzie ona mi znika? To ja muszę właściwie koło niej stać. Cały czas muszę koło niej stać. Tylko ja chciałem śwignąć kartaczem, tylko nie wiem, jak się tym kartaczem świga. Muszę tutaj stać.
Gdzie jesteś, Brigida? Cholera. Dobra, jeszcze jakiś łucznik? Jeszcze gdzieś ktoś był. Brigida, dlaczego tobie nie przybywa życia? Przybywa ci życia. Udało się tym razem. Cholera, widzieliście? Ciężko było, jak cholera. Z tego wszystkiego coś mi spadło na ziemię, nawet nie wiem co. Dobra. Były nerwy, były emocje, udało się. No kurde. Było poważnie. Co jest? O Jezu. Obejmy, poszedłem i zobaczcie, jeszcze by zginął. Co jest? No ślepy, niewidomy. No zobaczcie, no ja nie widzę tych pułapek, dopiero jak wpadam w nie. O co tu chodzi? Wszystkie są zamknięte. Łachmany, druciany, drut, co ja zbieram? Porąbało mnie czy co? O! Kasę, drabina sznurowa, przyda się drabina na pewno. Gdzie jeszcze są jakieś zwłoki? Tam widzę kasę. Ruda żelaza. We woreczku ruda żelaza, tak? Oj, mało zbieramy, mało zbieramy. Rozbij pułapkę, o. Znowu by się władował jak głupkowaty. No tak. Bardziej miałem się właśnie zająć. No, ale nie wiem jak się rzuca kartaczami. Nie wiem, naprawdę. Kurde, bym musiał do zapisków, do menu bym musiał wrócić. Dobra, jak mamy iść? Sprawdźmy. Idźmy w lesie. Tam nie, w tył na lewo musimy iść, tak? Czyli tam musimy iść, tak? Tak, dobrze. Idziemy, Brigitka. Gra nam pozwoli? Tam powinniśmy iść. Super. Wolę być ostrożny. Co tam jest? Klot drewna? Porąbało mnie. A co tu jest? Zioła? Zioła! Myślałem, że coś ciekawszego. Coraz bliżej. Kurde, wtedy leciałem jak dym, a teraz zobaczcie jaki ostrożny, sukna ruda. No zbierzmy to na razie. Jesteśmy nad rzeką, a nie widzę przewodnika, nie widzę. Tam gdzieś jest. Albo to co z niego zostało pewno. To jest przemytnik, o którym ci mówiłem. Przemytnik. No to tak. To był przemytnik, o którym mi mówiłaś. Ktoś idzie. Tam byli szczelcy. Nigdzie nie popłyniesz, sługo. Kurde, czarodziej. Kurde, teraz kartacze by się przydały. Brigida ginie. Nie żyje? Kurde mol.
Przecież ja się nic nie dowiedziałem, czyli ja muszę w czarodzieja, kurde, muszę czarodzieja zniszczyć. O, dane. Ale nic, jak z bossami walczyliśmy, to też tak było, nie? Przecież. Tylko czy ja zapisałem grę? Tak, zapisałem grę. Kurde, nie ma lekko, wiecie? Te cholerne kartacze. To by było dobre. Jak się nie wyśmigało? C nie. Z medalion. A może C jednak? Nie. C to jesteśmy tutaj. 4 talenty mamy. Matko do ciebie, 4 talenty mamy. Spotęgowanie. Tak jest. Spotęgowanie magii. Zauroczenie do 2 przeciwników. Nie chcemy zauroczenia. Magiczny wigor. Też nie chcę. Igni nie chcemy. Kurde, a może ogień używać? A to? Queen przynosi odbite obrażenia na więcej celu. Tylko, że jak Queen ognia używa. Igni to jest pożar, my... A nie, akcji, co my używamy? Alda używamy. Wiecie co, ja się zastanowię, spauzuję, albo znajdę coś do tej kartaczy, muszę się rozejrzeć, nie, bo musi nam, Brygida musi nam coś powiedzieć. Okej, okay, próbujemy jeszcze raz. To jest przemytnik, o którym ci mówiłam. To był przemytnik, o którym mi mówiłaś. Ktoś idzie. Kartacze chyba są L. Nie popłyniesz, sucho. Zawidzę. Zara, pogubiłem się. Kurde, mor. Pogubiłem się. Nie wiem, jak rzucać tym. Oni atakują. Ta mi się odsunęła, uciekła gdzieś. To jest przemytnik, o którym ci mówiłam. To był przemytnik. Nie wiem, jak celować w tymi kartaczami, a zresztą te kartacze nic nie pomagają. Najgorszy jest chyba ten czarodziej. Nigdzie nie popłyniesz, sucho. Zawidzę! Dlaczego nie mogę śmigać kartaczami? Gdzie jest czarodziej? Pierdolony gnojek. No dalej! Dlaczego rzucanie znaku nie pomaga? No przecież śmigałem jak głupkowa, to rzucanie znaków nie pomagało. O co tu chodzi, kurde mol? Nie rozumiem. Jeszcze raz. Nie rozumiem. Wale jak głupkowaty. Coś obawiam, że będę musiał to zrobić za ekranem. To wiecie? Bo to już jest śmieszne. To był przemytnik, o którym mi mówiłaś. Ktoś idzie. Nigdzie nie popłyniesz, sucho. Zawidzę! Ha!
To trzeba zabić chyba czarodzieja. Gdzie ona jest? Udało się? Jezu, kochany. Kartacze wszystkie poszły. Z tymi znakami się gubię. Sama nie dałabym rady. Wyciągnęłaś mnie daleko poza miasto. Jesteś mi winna wyjaśnienia. Mów, kim byli ci ludzie. Przed kim się ukrywałaś? Ja nie wiem. 3 dni jak szczur, powiedziałaś. I nie wiesz przed kim? Wiem. To znaczy, mam swoje podejrzenia. Więc mów. Kim byli ci ludzie, czy ci dwaj, Malabar i Kimbold? Kto chce cię zabić? Nie wiem. Znów to samo. Nie wiem, naprawdę. Myślałam, że to zemsta za dzieci. Ale przecież on wie, że nie jestem zdrajczynią. Prawda? Oboje dobrze wiemy, że to nie Roż. Tak. Masz rację. To nie on. Opowiedz mi o żmijach. To oni rozpętali to wszystko. Współpracują ze sobą? Raczej się nie cierpią. Albo chcą, żeby tak wszyscy uważali. Znasz zamiary hrabiego Maravella? Nie. Wiem za to, że nikt nie różni się od Kimbolta bardziej niż Maravell. To znaczy? Powiedziałabym, że Maravell to owca, ale jego serce jest czarne. To błazen na wskroś złośliwy. Choć nie potrafię wskazać jego pana. Być może nie ma żadnego. Czego chce baron Kimbold? Silnej Temerii, silnej północy. Ma obsesję na tym punkcie. Uważa, że otaczają nas buntownicy i zdrajcy. Lavalettowie, Maravellowie. Nie jest chyba osamotniony w tym przekonaniu. Ale jest osamotniony w przekonaniu, że to on jest receptą na tę bolączkę. Baron widzi siebie na temerskim tronie. Twierdził, że osiągnie swój cel, biorąc ślub z Anais. Trochę młoda dla niego. Obrzydliwy stary satyr. Gdyby doszedł do władzy, byłby tyranem. Dosyć dobrze poznałaś hrabiego i barona. Jeszcze współpracę z Roszem. Bogate to twoje życie towarzyskie. Nie urodziłam się, by być zwykłą dwórką. Dłużyło mi się strasznie, więc znalazłam na to sposób. Zabijając nudę w ten sposób, musisz uważać, żeby nie zabito ciebie. Więcej nie wpakuję się w taką sytuację. Tego nie możesz być pewna. Współpracujesz tylko z Vernonem? Nigdy nie zdradziłam Temerii, jeżeli o to ci chodzi. Co się stało z karawaną? Co z dziećmi? Wpadliśmy w zasadzkę. Karawanę rozbito w pył. Potrzebuję szczegółów. Jechaliśmy wytyczoną trasą z małą obstawą, żeby nie zwracać uwagi. Na wszelki wypadek dzieci wieziono w oddzielnych powozach. W którym byłaś ty? Jechałam z Anais. W pewnym momencie pojawił się posłaniec z rozkazem zmiany trasy. Karawana skręciła na północ. Dla bezpieczeństwa mieliśmy nadłożyć drogi. Wkrótce potem nastąpił atak. Aha, teraz będziemy widzieć, jak to wyglądało. Ciekawe, dlaczego gra nam pokazała już, że Detmold ma Anais. Siepacze zabijali wszystkich. Jeden wyszarpnął mnie z wozu, ale został trafiony strzałą. Wykorzystałam zamieszanie i ukryłam się w zaroślach.
Widziałaś, co się stało z dziećmi? Woźnica Busiego został zastrzelony, a konie poniosły wóz w głąb lasu. Gdy skończyła się walka, odnaleźli Anais w powozie. Odwróciłam oczy, by nie patrzeć, ale oni ją zabrali. Wiesz, co się stało z rozkazem do dowódcy? Mam go przy sobie. Po zabraniu Anais, kurwysynom się śpieszyło. Nawet nie pomyśleli o przeszukiwaniu zabitych. Weź go. Dzięki. Poradzisz sobie z łodzią? Muszę. Do miasta nie wrócę. Jeszcze raz dziękuję, Wiedźminie. Nie odpuszczaj. Zrobisz nam wszystkim przysługę. No i fajnie, no i dobrze, że tyle razy próbowałem. Zostań na leśnej ścieżce? Aha, bo może gra mi przenieść. To chyba nie ma co zostawiać na ścieżce. Wracamy do Logmuin. Chociaż ciekawe, co by było, jakbym został na ścieżce. Może przygoda? Ślady kolonny, kilka godzin później. Rozmawiać z Kimboltem, o kurde. Ale nastrój tu mamy, aha, noc. Niech będzie noc, ja lubię takie kurde klimaty, nie? Aha, tam mamy iść, czyli tam mamy iść. Dlaczego tu stoisz tyłem odwrócony, Wiedźminie? Jak to wygląda na mapce? Gdzie my są w ogóle? W ogóle nas nie ma tutaj. Ale jaja. Wiem, że mam iść do środka. Ej, my tam na górze gdzieś jesteśmy. To jeszcze kawał drogi nas czeka. No ale dobrze. Mówi się trudno, kocha się dalej, nie? Przeczytajmy sobie, co tam mamy na tym, kurde, czy to ten list będzie widoczny? Nie, co w ogóle tu było? Lilie żmije. Towarzyszy Brygidzie do rzeki. Dziewczyna również słowna zeznała, że z polecenia Rady Regencyjnej dzieci Valdesta wyruszyły do Logmuin, gdzie miał się rozstrzygnąć ich los. Komu przyjechał szmat kraju, gdy dowódca eskortu otrzymał list nadany przez barona Kimbolta z polecenia szlachcica zmienił trasę. Na nowym szlaku konwój został napadnięty przez bandytów. Brigida uciekła, nie wiedziała, jaki los spotkał Baziego i Anais, ale spodziewała się najgorszego. Tymczasem nieznani sprawcy nie zasypywali gruszek w piopiele i próbowali zabić ostatniego żywego świadka. Nadziali się na Geralda. Aha, to te gnoje, co chcieli nas zabić. No, parę razy zabili. Brigidę. Dziś na zapomoc Brigida dała naszemu bohaterowi list, w którym baron Kimbolt nakazywał zmianę trasy konwoju z dziećmi, co potwierdzało opowieść Brigidy. Wiedźmi postanowił porozmawiać ze szlachciciem, dowiedzieć się, co go skłoniło do wydania rozkazu. Rozpoczęły się poszukiwania Baziego. No tak, a tu? Będzie rami faktu, że przemytnik, tak, martwy, Brigida dotarła w jedne kawałki, Geralt wywiązał z części umowę, dziewczyna ze swojej, wyznała Wiedźminowi, co wiedziało o zniknięciu Baziego, oraz przekazał mu cenny dowód. Nasz bohater mógł wrócić do Logmuin, wszcząć śledztwo. Wiedźmin pomógł uciec Brigidzie i wrócić do Logmuin. No i fajnie. Czyli co, w imię Temeri? Chciałbyś dolny ratować i rozbić potomka fotezy. Ale nie znam, zaczął się z nami. Wiedźmin podjął decyzję. No nie, my mieliśmy tutaj. Tak? Rozmawiaj z Kimboltem. To pójdziemy do Kimbolta. Tylko chciałem tutaj sprawdzić. O właśnie, to chciałem obejrzeć. Od barona Kimbolta do Lubowicza, czyli do konwoju. Nie jestem z tych, co to uczą dzieci ojciec. Na prowadzenie konwoju znam się jeszcze mniej. Nie. Spauzuję i przeczytamy to sobie wspólnie, szybciej będzie trwało. No tak. Czyli Kimbolt kazał im zmienić trasę. To było ostatnie. Coś tutaj było? Nie, to były te bajery tam takie. Dobra, proszę, już nie mamy, teraz mamy, jak to się tam ładowało, tu musimy wyjść, czyli mamy ten ogień, tak, mamy kartacze, no dobre, aha, ale możemy wypróbować sobie ten kartacze są w porządku, ale możemy sobie
produkować pewno tamte bomby, te naboje. Dobra, poćwiczymy to. Teraz wiadomo, że musimy iść tam. Ludzie do lasu? Ciekawe po co? Po co ja to zrobiłem? Wróciłem do lasu głupkowaty i co teraz? Ciekawe, ciekawe co to będzie, jak teraz skręcę. Co ta gra kombinuje ze mną? Ciekawe, że mogę zostać na ścieżce. Nie? To jest ciekawe. Nie uważacie? I co, i piechotą będę teraz? Będę zwiedział? Zwiedzał? Aha, i tu zapewne muszę iść w drugą stronę, bo szliśmy przedtem tam, a teraz pójdziemy tu. Co to było? O! No proszę. Niespodziewajki jakieś. Trupie czaszki. O co chodzi? Idziemy dalej? Zapiszemy sobie. Orzesz ty. Nie ten miecz. Ten drugi miecz. Po to tu wszedłem, żeby z tymi walczyć, gnojami? Chyba tak. A mogło być tak fajnie, nie? Mogłem od razu wrócić do Logmuin. To nie. Zachciało mi się włazić do lochów. Kurde. Czy chociaż coś ciekawego tu może być? Nie ma nic. Coś było. Aha, to mogę gasić. Ja jeszcze tu zginę, wiecie? Czasami. Ale to są już podobne nam są te labirynty. Już podobnych byliśmy, co? Na sprzedaż? Nie, tam musimy iść. Czyli mi się wydaje, że tu niepotrzebnie się władowałem w to. Teraz nie mogę wyleźć. Krew Nekera, oczy Nekera, zęby Nekera. Byłem już tu. Aha. No fajnie. Ale jaja. Tam nie przejdę. Tam nie wejdę. Ja nie jestem głupkowaty. Chyba muszę tam, kurde, wrócić na tą ścieżkę i iść do Logmuin. Tylko jak stąd się wyda... O Jezu! No, zachciało mi się. Zachciało mi się. Wędrówek po lesie. Jeszcze muzyka jest ostra, jeszcze nie wszystkie, co? Jajo.
Okej, zniszczony kokon. Wyśmienite nilfgaardzkie rękawice. Cemat. Aha. Zaraza. Aha, czyli takie sobie zadanko znaleźliśmy poboczne. A tego nie mogę otworzyć. Aha. Jezu, co ja tu obudziłem? Embriona mamy. Dobra, embrion był i co? Embrion uciekł? To by było na tyle, co? Nilfgaardzkie hajdawery, no proszę. Kilka znajdzie, tak? Co tam było? Zioła nie. O Jezu, dobra, już chodźcie, zioła. Tylko tu się nie przedostanę. Nie, tu byliśmy. A ta tam czeka. Całe gniazdo Endy jak mamy. Dobra, najpierw wojownika jednego, ale mi dała teraz. Wiecie, że ja tu mogę zginąć? Więcej was matka nie miała. Królową jak załatwię, to będzie po nich. Aha, jest, po mnie. Ale jaja, po co ja tu łaziłem? Nie patrzyłem na poziom życia. Cool, demo. A chciałem już skończyć. Tak, chcę pisać, bo ja nie wiem, czy koniec gry, to znaczy jaki koniec gry. Tej, czy w ogóle? Wiedźmina? No dalej. A już byłem w Logmuin. O Boże. Dobra. Spotkamy się w Logmuin, wiecie? Nie ma sensu, żebyście tu kurde ze mną błądzili. I tak muszę skończyć odcinek. Dobra. Trzymajcie się. Na razie. Do miłego. Cześć, cześć.